W Warszawie rozpoczęła obrady pierwsza plenarna sesja Rady Naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego. Po nabożeństwie w kościele świętego Aleksandra Rada Naczelna z szefem obozu, generałem Stanisławem Skwarczyńskim na czele, udała się do Belwederu celem złożenia hołdu pamięci Józefa Piłsudskiego. W godzinach popołudniowych odbyła się w salonach oficerskiego jacht-klubu herbatka towarzyska dla członków Rady Naczelnej, na którą przybył premier generał Sławoj Składkowski. Herbatkę zaszczycił swą obecnością naczelny wódz marszałek Edward Śmigl-Rydz. Naczelny wódz wygłosił przemówienie, w którym nawołując do realnej oceny rzeczywistości i do optymizmu na przyszłość, wezwał zebranych do wytężonej pracy nad zjednoczeniem społeczeństwa w ramach obozu Zjednoczenia Narodowego, gdyż jak mówił, ideologia i cele obozu Zjednoczenia Narodowego są słuszne, są zbawienne, są konieczne dla Polski.